CO i właśnie pomimo tego, że jesteśmy w lipcu to też zdarzały nam się dni i ich parę było, wierzcie mi, że chociaż nawet nie, że parę ale było ich dosyć sporo że należało włączać też to ogrzewanie i ono musiało chodzić w nocy po prostu chodziło sobie na czuwanie, czyli jeżeli temperatura spadała poniżej 21 termiczno i z tego powodu w momencie kiedy świeci słońce, jest ciepło, to ja we wcześniejszych latach miałem tutaj w okresie letnim problem w ogóle w życiu i w funkcjonowaniu i przez te ileś dni w ciągu roku, w których były upały, to tu można, można by było powiedzieć szczerze, że nie szło wyroby użytkowej, i poprzez boiler, czyli zwykłą grzałkę oporową, no niesie za sobą to, że te zużycia są dość spore, jednak pomimo wszystko. I z tego powodu tutaj okazuje się, że finalnie, jeżeli zamkniemy cały. W... z tym y mieszaniem zimnego powietrza, to nie jest wcale tak do końca y łatwe i proste, bo ono się rządzi dosyć swoimi takimi y specyficznymi y warunkami, ponieważ ono nam opada w dół. W związku z tym. No, trochę Trochę było kiedyś tam w zimie mało tej energii elektrycznej, to możemy zawsze sobie wskoczyć na gaz, korzystając z tego samego urządzenia i z tych samych instalacji. I uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, bo mamy zamienne źródło ciepła. Czyli jeśli mamy, jeśli mamy dużo tej energii, mamy zmagazynowane, jest fajna pogoda, a często tak jesienią, wiosną i zimą. Nie... Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą wami nam żyć bez płacenia rachunków. Oczywiście my tutaj na naszym kanale zajmujemy się konfrontowaniem teorii z praktyką i pokazujemy czy coś działa, czy nie działa i jak to wygląda w rzeczywistości. W dzisiejszym odcinku chciałbym z Wami się podzielić moją refleksją związaną z użytkowaniem Klima konwektora i użytkowaniem hybrydowej pompy ciepła, z tego względu, że to jednostka, właśnie ta jednostka, ona zabezpiecza i zapewnia nam tutaj wewnątrz komfort w zakresie chłodzenia i komfort w zakresie ogrzewania. Ogrzewania tutaj, czyli dzięki CO, i właśnie, pomimo tego, że jesteśmy w lipcu, to też zdarzały nam się dni, i ich parę było, wierzcie mi, że Chociaż nawet nie, że parę, ale było ich dosyć sporo, że należało włączać też to ogrzewanie i ono musiało chodzić w nocy. Po prostu chodziło sobie na czuwanie, czyli jeżeli temperatura spadała poniżej 21 stopni, 22, no to załączało się nam to ogrzewanie i ono tam sobie, wiecie, 2 trzy godziny czasami podchodziło rano między godziną trzecią, czwartą i dogrzewało, z tego względu, że jesteśmy tutaj w domku takim holenderskim, domku angielskim. Nasi stali widzowie oczywiście wiedzą i doskonale zdają sobie sprawę, gdzie jesteśmy, gdzie robimy, gdzie nagrywamy i gdzie pokazujemy Wam, jak to wszystko to tutaj wygląda. I teraz tak, tutaj akurat mamy klimakonwektor, ten klimakonwektor oczywiście zapewnia nam chód, tak? czyli zapewnia nam tą komfortową temperaturę wewnątrz w tym domku, ale Przyznam się Wam, że on jest w stanie nas tutaj tylko i wyłącznie obsłużyć w zakresie tego pomieszczenia. Czyli tutaj, gdzie jesteśmy, o to pomieszczenie, ponieważ już jak przechodzimy do tego, nazwijmy to jadalnio kuchni, tak, no to w tym momencie tam już niestety, przez to, że są bardzo duże przeszklenia i jak to słońce tam ostro daje i wpada, to w tym momencie nie ma szans, marne szanse i niestety tam jest o kilka stopni więcej. Tutaj, OK, Spoko, Klimakonwektor jak najbardziej ogarnia, daje radę, jest przyjemnie, spokojnie ustawiamy sobie na 22, jest 22, chcemy 23, jest 23, chcemy 21, jest 21. Natomiast jeśli chodzi o kwestię pomieszczenia tamtego, nie da rady, już nie. No niestety to, to nie chodzi, to nie działa, to nie funkcjonuje. Dlaczego? Po prostu, bardzo duże przeszklenie, a my jesteśmy akurat w domku, który dosłownie te ściany, on ma. no Wewnątrz pewnie te ściany one myśl, myślę, że one mają gdzieś tam w granicy 10 cm to oryginalne takie ocieplenie, ponieważ ten domek jest całoroczny, ale dodatkowo jeszcze oprócz tego, jest położone na zewnątrz ocieplenie zewnętrzne również bodajże chyba 5 cm, z tego co kojarzę, tam jest chyba około 5 cm, naprawdę to jest bardzo mało, trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj ten cały dach który jest nad domkiem, on również też jest no umówmy się, ocieplony, ale to tak tak no na dwa razy jest, nie można powiedzieć, że nie jest, jest, natomiast to pozostawia wiele do życzenia, w związku z tym sami już możecie sobie tutaj przełożyć na swój własny język to, że to jest obiekt, który ma bardzo, bardzo wysoką tą przenikalność termiczną i z tego powodu, w momencie kiedy świeci słońce, jest ciepło, to ja we wcześniejszych latach miałem tutaj w okresie letnim problem w ogóle w życiu i w funkcjonowaniu i przez te ileś dni w ciągu roku, w których były upały, to tu można, można by było powiedzieć szczerze, że nie szło wyrobić o tak, takim żargonem powiem, zwykłym prostym, żeby każdy to zrozumiał. Natomiast po założeniu e, klima, e, ok. To jest, to jest pierwszy sezon, gdzie ja, w, będąc tu w szczycie, w sezonie letnim, gdzie są takie duże temperatury wysokie, bo niejednokrotnie one po 30 ile stopni miały, e, przekraczały spokojnie tą temperaturę. W związku z tym, tutaj wewnątrz naprawdę wierzcie mi idzie wytrzymać. Idzie wytrzymać, i to można spokojnie tutaj w tym pomieszczeniu doprowadzić do, do takiego fajnego, całkiem przyjemnego. Do, do takiego no, temperatur komfortowych. Jeśli chodzi o kwestie tam dalej, tak? czyli kwestia związana tam, 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 czyli e, łazienka, pokój kolejny i sypialnia, to tam już jest to e, być może nawet nie aż tak źle z tego względu, że te wszystkie pomieszczenia są od strony północnej poza łazienką, ale od strony północnej. W związku z tym one też nie są narażone na taki bezpośredni dostęp tego słońca, gdzie tu akurat szczególnie mamy tu przykład tego nasłonecznienia, okno i kuchnia i jadalnia, czyli że jest cała tafla szkła, która po prostu sobie pozwala hulać tej temperaturze i ona się no, dosłownie wdziera do środka wewnątrz i jest od razu momentalnie znajduje się u nas. Ponadto, co jeszcze z takich kwestii bardzo ważnych i istotnych, to jest kwestia Zużycia. Jakie mamy zużycie u nas w naszym domku, tu gdzie jesteśmy, tu gdzie przebywamy w skali miesiąca lipca? Można śmiało powiedzieć, że na pewno jest to jeden z najcieplejszych dni w roku, który generuje potrzebę chłodzenia. I tak jak już wcześniej powiedziałem, on również też potrzebował od nas to, żeby go zaopatrywać w ciepło. I oczywiście nadmienić warto w tym wszystkim, że podam wam tutaj również, jakie są wyniki w zakresie grzania ciepłej wody użytkowej. I na podstawie takich smart gniazdek określiłem sobie, że tak. Po pierwsze, piec, czyli kocioł wewnętrzny zużył 36 kWh, i teraz przez ten cały okres można powiedzieć, że byłem tutaj około 60-70% tego miesiąca byłem i przebywałem tutaj, tak? Czyli około 70, myślę, że tam parę dni wypadło, natomiast też zdarzyło mi się tak, że przykładowo w czasie kiedy nie byłem, dlaczego mówię 60% Chociaż szczerze mówiąc 60, no myślę, że tak około 60-70%. Z tego względu, że po wykresie sprawdzałem sobie, jak to wyglądało i widziałem ewidentnie, że brakuje jak gdyby kilku dni, może do tego, żeby tą całą, no, 5-6 dni, może brakuje, tak żeby można było śmiało powiedzieć, że naprawdę przez cały miesiąc e, codziennie było z tego. Korzystane. Natomiast jeszcze bardzo ważną informacją dla Was jest to, że nawet jeżeli czasami mnie nie było, to też również zdarzało mi się zostawiać wszystko. To znaczy, że kontrolując wszystko zdalnie, wiedziałem ile czego jest zużywane, tak? czy, czy jest chłodzone wewnątrz, czy nie, jaka jest temperatura, czy jest włączone wszystko i z tego powodu e, uważam, że ten cały test był dość taki fajny, miarodajny. I jednocześnie uważam, że też jest w stopniu takim dość nawet, myślę, że jeśli powiem pobieżnie, że jest troszeczkę może nawet zaniżony, z tego względu, że czasami jak mnie nie było, czyli tam na pewno z 4-5 dni mogą odpaść, takie bite od, od rana do wieczora, czy tudzież całą dobę, gdzie ja tego nie zostawiłem włączonego. No to w tym momencie jak gdyby ten przelicznik mamy na poziomie 30 kiloku, 36 kWh, tyle nam pobrała jednostka wewnętrzna. Czyli jednostka wewnętrzna, która zaopatruje nas w ciepłą wodę użytkową, w ciepło i zimno, ta jednostka zasilająca wewnętrzna pobrała nam 36 kWh. Bo taki jest fakt. To jest raz. Dwa. Jednostka zewnętrzna, czyli pompa ciepła, plus klimakonwektor. Klimakonwektor bierze w granicy, tak zaobserwowałem, w granicy 25-30 W, natomiast w skali całego tego miesiąca pobrało nam w granicy 130 kilku kilowatogodzin. Czyli mamy już mamy 130 kilka plus 30 kilka, tak? No to już mamy około 170 i do tego wszystkiego należy doliczyć jeszcze wszystkie inne pozostałe urządzenia, które tutaj są. Oczywiście wiadomo, to jest tam Wi-Fi, które dużo nie bierze, ale lodówka i tych rzeczy już nie miałem Opomiarowanych, tak samo jak nie miałem opomiarowanych różnego rodzaju urządzeń, z których korzystam, przykładowo korzystam bardzo często z powerbanków, które w ciągu dnia powiedzmy, czy tam raz na jakiś czas sobie ładuję, a później z nich zasilam wszelkiego rodzaju urządzenia, typu laptop, telefon, ładowanie, głośniki jakieś, nie wiem, no cokolwiek to co jest potrzebne, tutaj wewnątrz oświetlenie. Pewnie wydaje mi się, że gdybym powiedział, że, ale to już jest takie bardzo płynne tutaj, myślę, że to jest w granicy około pewnie też dodatkowo 30 ilości tam kilowatogodzin. Czyli mamy już w granicy 200 kWh na korzystanie z kwestii chłodzenia, ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto, jeszcze dodatkowo mamy coś takiego, jak to, że ja sobie zaraz jeszcze pokażę Wam dokładnie, chodzi o, o tą jednostkę, jak, jak, jak wygląda kwestia tego pomiaru. Natomiast, jeszcze do tego wszystkiego, co jest bardzo ważną kwestią, to jest to, że tak, czyli tu mamy tą jednostkę wewnętrzną, to jest te 30 ileś kWh, a tutaj mamy, proszę bardzo, to jest to smart gniazdko, które nam zasila ten piec, a jednocześnie to powoduje to, że ja jestem w stanie określić ile ta jednostka wewnętrzna nam tego prądu pobiera. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj w tym wszystkim mamy jednostkę zewnętrzną, którą też również mam opomiarowaną na takich smart gniazdkach i te smart gniazdka one odczytują mi jak wygląda kwestia związana ze zużyciem, czyli ile pobiera nam ile nam pobiera jednostka zewnętrzna. W związku z tym mogę Wam później się z Wami tutaj podzielić tymi informacjami. No niestety, jak gdyby nie mam tutaj całości tak opomiarowanej, żeby Wam powiedzieć uczciwie, że słuchajcie, jeszcze oprócz tego przykładowo lodówka bierze tyle czy tyle. Dlatego to już są takie szacunkowe e, wyniki, które mogę Wam podać. Ale zebrało się nam już teraz w tej chwili około 200 kWh. I oprócz tego jeszcze przez cały miesiąc lipiec mieliśmy podłączony prysznic zewnętrzny Ci, oczywiście, którzy nas oglądają, to oni wiedzą, że mamy, ponieważ przy okazji targów skonstruowaliśmy, jest tutaj przygotowana, zrobiona wiata. Wiata fotowoltaiczna i ta wiata również pod tą wiatą wewnątrz mamy zamontowane dwie kabiny prysznicowe, i te kabiny prysznicowe są zasilane z bojlera. I ten bojler, bodajże chyba 70 litrów, on chodzi non-stop. I ja zużywam przez cały czas, można powiedzieć, tą energię na to, żeby podtrzymywać tą wodę. Ile tam tego zostało zużyte, tego również wam nie powiem, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, natomiast tak czy inaczej, już sami widzicie, że to co ja tutaj mam i to, co potrzebuję do tego, żeby obsługiwać ten cały domek, to już wchodzi nam na około 250 kWh. Plus minus, z tego względu, że tam jest kwestia podtrzymania. Ja osobiście parę razy korzystałem z tego prysznica, również tam Rysiu z Dorotą był, także tutaj jak gdyby jest nie wiem, przynajmniej kilka osób, no umówmy się że tak, cztery osoby, bite cztery osoby przynajmniej dwa, trzy razy tam skorzystały z tego i były się tam wykąpać. W związku z tym ma to też bardzo duże znaczenie, ponieważ, tak jak sami wiecie doskonale, to grzanie ciepłej wody użytkowej poprzez boiler, czyli zwykłą grzałkę oporową, no niesie za sobą to, że te zużycia są dość spore, jednak pomimo wszystko. I z tego powodu tutaj okazuje się, że finalnie, jeżeli zamkniemy cały ten miesiąc i powiem Wam, że jest to rząd wielkości. Na około 250 kWh, to sami teraz już możecie sobie przełożyć to na swoje własne gospodarstwo domowe i wiecie, ile ja zużywam tutaj, wiecie, ile wy zużywacie, i możecie sobie tutaj, jak gdyby, też uświadomić to, że te 200 kWh to dla nas tutaj, kiedy mieliśmy podłączoną instalację 5 kW, akurat jak gdyby w tym okresie z takiej mocy korzystaliśmy, czyli miesiąc lipiec był zaopatrywany tutaj. Poprzez 5 kW pików, i jednocześnie też korzystaliśmy z magazynu energii, który ma pojemność 15 kWh. Czyli to są te takie jedne z tych podstawowych elementów, które potrzebne nam były i są do tego, żebyśmy mogli tutaj życie funkcjonować i korzystać z prądu bez żadnych zakłóceń. Nadmienię, że ani razu nie była żadna sytuacja, taka, która spowodowała to, żeby się tam coś nam wyłączyło, żebyśmy mieli odcięcie, żebyśmy nie mieli dostawy tutaj tego, tej, tej, tej energii ciepła. Ale gdyby cokolwiek, to nasi też stali widzowie wiedzą o tym doskonale, że tutaj również też mamy, mamy banki, mamy banki takie przenośne energii, które gdyby cokolwiek, no to wiadomo, że zawsze ostateczności, w ostateczności są w stanie nas skierować. To lustro jakieś takie trochę jest. Takie trochę, żeby się przydałoby się je wyczyścić. Z mojej strony to by było tyle. Eee, co o tym myślicie? No właśnie, też piszcie, mówcie lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, Bo być może też macie takich znajomych, którzy chcieliby żyć i funkcjonować bez płacenia rachunków. A naszym źródłem zasilania, czyli powiedzmy tym, co było nam potrzebne do tego, żeby można było nas zasilać. Tak jak teraz sobie widzicie, to się odpaliła i jest ciepła woda użytkowa, tak, nie wiem, czy widać, o, widać, spójrzcie, widzicie? w tej chwili grzeje się ciepła woda użytkowa, czyli musi podejść do góry temperatura, a tutaj w tej chwili, przed chwilą chodził klimakonwektor, także z tego powodu ta woda lodowa, ona się w tej chwili podgrzewa, bo będzie musiała zasilić nam ciepłą wodę użytkową. Co mogę powiedzieć w przypadku choćby nawet tego chłodzenia, to nie będę tutaj przesadzał, że o, ja, ja tu super, w ogóle nie wiadomo co, nie, z tego względu, że... Tak jak już wcześniej powiedziałem, to pomieszczenie ok, super, reszta domku wymaga tego, żeby założyć jeszcze jedną jednostkę. Najlepiej pewnie w drugim końcu, czyli tak mi się wydaje pewnie, że tutaj dobrze by było, żeby to była powiedzmy czy sypialnia, czy może nawet gdyby było w korytarzu, o może to już by było takie dosyć tam fajnie, przyjemnie, jak gdyby dobre miejsce do tego, żeby tą cyrkulację. Wymusić tutaj wewnątrz. Aczkolwiek z tym y, mieszaniem zimnego powietrza to nie jest wcale tak do końca łatwe i proste, bo ono się rządzi dosyć swoimi takimi specyficznymi y, warunkami, ponieważ ono nam opada w dół. W związku z tym, no trochę inaczej jednak się pracuje na zimnym powietrzu, tak? czyli ten czynnik zimny. Co jeszcze, na co jeszcze ewentualnie warto by było zwrócić uwagę, to na kwestię związaną z tym, że tutaj wewnątrz ja nie pamiętam nigdy, żebyśmy mieli tak bardzo komfortowo, żeby temperatura, można było powiedzieć, żeby nam się no dosłownie 0W, to znaczy, żeby ona była we wszystkich punktach równa. No nie wiem, spójrzcie sobie, tutaj mamy. W środku 26,3, tak? Czyli tutaj mamy 26,7 i prosty przykład, że tu na tym termometrze mamy 26,1. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że po prostu czy jesteśmy przy ścianie bocznej, jednej, drugiej, czy na środku, ta temperatura to jest kwestia różnicy 0,2, 0,3, 0,4 stopnie. Bardzo mała różnica. Dlaczego? Ponieważ cały dół domku jest podgrzewane I tutaj pod spodem mamy po zakładanych, tam jest bodajże założonych siedem dużych grzejników, takich tego typu, konwektorów, coś takiego, tylko że dwupłaszczyznowych, bo te są akurat jednopłaszczyznowe i dzięki temu mamy całą powierzchnię pod domkiem ogrzewaną i to ciepło unosi nam się do góry. Dzięki temu w jakiejkolwiek części domku nie jesteśmy, możemy sobie Moż, jak gdyby czujemy. Ja nigdy do tej pory, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie miałem tak dużego komfortu termicznego, jeżeli chodzi o kwestie choćby nawet tego ogrzewania. Także to jest w ogóle bezsprzeczne, bez dwóch zdań i na, na 100% to, to, to jestem pod ogromnym wrażeniem, ale jest to wynikiem tego, że te wszystkie grzejniki nam grzeją, czyli tutaj mamy dwa sterowniki, jeden z tych sterowników obsługuje nam te grzejniki tu wewnętrzne, czyli Tą strefę wewnętrzną ogrzewania całego tutaj tego domku, natomiast ten tutaj obsługuje grzejniki pod spodem, czyli zadana temperatura po osiągnięciu danej temperatury. O, tak potocznie powiem tak, tam mamy na ścianie, tutaj na ścianie mamy, yy, mamy podłogówkę, czyli wszystko to, co jest pod domkiem, możemy sobie wysterować temperaturę, natomiast tutaj, w przypadku tego przenośnego, tutaj mamy. Ustalenie temperatury wewnątrz grzejników. I te dwie strefy regulujemy sobie, także możemy sobie dół wyłączyć, bądź też górę, jak kto tam woli. Trzymajcie się w takim razie. Mam nadzieję, że komuś tutaj coś podpowiedziałem, i że już teraz sami będziecie wiedzieli odnośnie tego, że jest taka opcja, i można sobie, można sobie i chłodzić, i ogrzewać z pompy, która działa. W sposób wymienny, czyli hybrydowy, bo z jednej strony jest zasilana prądem energią elektryczną, a w naszym przypadku jest to typowe darmowe źródło ciepła. Bądź też w drugim przypadku można też również korzystać z gazu. No i tyle z gazu, oczywiście, w przypadku kwestii e, ogrzewania. Trzymajcie się, jakby trochę było kiedyś tam w zimie, mało tej energii elektrycznej, to możemy zawsze sobie wskoczyć na gaz. Korzystając z tego samego urządzenia i z tych samych instalacji. I uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, bo mamy zamienne źródło ciepła, czyli jeśli mamy, jeśli mamy dużo tej energii, mamy zmagazynowane, jest fajna pogoda, a często tak jesienią, wiosną i zimą jest, że ta pogoda jednak pozwala nam korzystać z energii, poza oczywiście ładowaniem magazynów, to oprócz tego, że możemy ją wykorzystać na choćby nawet tutaj ogrzewanie czy ciepłą wodę użytkową. Trzymajcie się, widzimy się na kolejnych odsłonach i do miłego hejka, cześć!